Ja chciałbym, bracia i siostry, z wami dzielić się dzisiaj prawdą z Pisma Świętego, jak osiągnąć prawdziwy zysk. Myślę, że o zysku myślimy, chcielibyśmy zysku. Zajrzyjmy, co Boże Słowo mówi na ten temat. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, od pierwszego wiersza. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, od początku. I przeczytajmy ten tekst, żeby się z nim tak wnikliwie zapoznać, zreflektować się. Ewangelia Łukasza, 16, od początku. To mówi Pan Jezus. Potem powiedział jeszcze do uczniów. Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność. I przywoławszy go, rzekł mu. Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. I rzekł zarządca do siebie samego. Cóż pocznę, skoro Pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swego Pana, każdego z osobna i rzekł do pierwszego. Ile winieneś Panu memu? A ten odrzekł, 100 baryłek oliwy. Rzekł mu więc, weź zapis swój, siądź i szybko napisz 50. Potem rzekł do drugiego, a ty ile winieneś? A ten odrzekł, 100 korców pszenicy. Rzekł mu, weź zapis swój i napisz 80. I pochwalił Pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. A słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z niego. I powiedział im, wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna wasze serca, gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Widzimy tu przebiegłego zarządcę. Czytamy o tym, że trwonił majętność tą, którą zarządzał swego Pana. Żył dla siebie, siebie miał na uwadze, i to był główny cel. Widać, że nie przejmował się tak bardzo tym, żeby dobry zysk wypracować Panu, ale raczej wygląda na to, że był skoncentrowany na tym, żeby jak najwięcej pozyskać dla siebie. Myślę, że taka postawa jest niezbyt komfortowa, bo z jednej strony sumienie, przecież które każdy z nas ma, i dopóki go nie zniszczymy, zupełnie nie zabijemy, co też nie jest wcale ostatecznym i dobrym rozwiązaniem, no to ono nie daje nam raczej bardzo spokojnie funkcjonować. W Księdze Przypowieści w 17 rozdziale pierwszym wierszu między innymi czytamy, że lepsza jest kromka suchego chleba, a przy tym spokój, niż garnek pełen mięsa, a przy tym zwada. I to jest jeden z elementów, jak to skażone, zabrudzone sumienie nie daje właściwie funkcjonować człowiekowi. Taka jest Boża prawda. Sumienie z innej strony, nawet jeżeli ktoś to sumienie bardzo mocno tłumi, to może i raczej pojawia się obawa, że mnie wykryją, że mnie dopadną. Taki jest element związany z przestępstwem, bo nikt nie może być pewny, że wszystko da się ukryć do końca. Ja chciałbym tu użyć pewnej ilustracji
o której słyszałem. Pewnym człowieku, który kupił sobie nowy kapelusz. Chyba się to działo już jakiś czas temu, bo historia mówi o tym, podobno to jest autentyczne wydarzenie, że no, był bardzo zadowolony ten mężczyzna z tego kapelusza i nie wiem, czy wiatr, czy przejeżdżające samochody, bo przechodził gdzieś obok sześciopasmowej autostrady, więc no, tam ruch wiatru też pewnie był spory od przejeżdżających samochodów. I ten wiatr zdmuchnął mu ten kapelusz. I on szybko za tym kapeluszem, niestety po prostu w poprzek tej drogi, on szybko za tym kapeluszem po prostu pobiegł, zerwał się, nie zwracając uwagi na to, co się dzieje tam na drodze. No, pierwsze pasy szczęśliwie przebrnął, ale na czwartym pasie niestety nadjeżdżała ciężarówka. I ciężarówka go uderzyła i jego życie zostało przerwane. On jeszcze w konwulsjach trzymał kurczowo, złapał ten kapelusz i kurczowo jeszcze trzymał ten swój kapelusz. Opłacało się z powodu kapelusza. Myślę, że wniosek jest prosty, ale nie zawsze, kiedy jesteśmy w sytuacjach takiej pasji i takiego gonienia za zyskiem, jesteśmy w stanie na trzeźwo spoglądać, bo często jesteśmy po prostu obezwładnieni tą pasją, tą pożądliwością. No i w tym przypadku finał był troszkę podobny, bo stało się. Po jakimś czasie okazało się, że ktoś wykrył, co się dzieje i został zadenuncjonowany, albo został po prostu przekazany, informacja została przekazana temu bogatemu właścicielowi. Ten przebiegły człowiek, zarządca, zaczął kalkulować. Oczywiście jednoznacznie możemy ocenić, że każdy praktycznie ocenił to postępowanie tego zarządcy jako niegodziwe, jako złe. Myślę, że on sam doszedł do tego wniosku, no bo nie próbuje się nawet bronić, nie próbuje jeszcze coś tam oczyszczać się, wybielać się, ale usiadł, no i zaczyna kalkulować. I myśli sobie, jakie rozwiązanie, jakie jest tu w tej sytuacji trudne i dobre rozwiązanie. Jeżeli chodzi o pracę fizyczną, jakieś kopanie, nie dam rady. Nie jestem przywykły do tego. Pewnie ten wiek już też nie był najmłodszym człowiekiem. Odpada. Prosić o łaskę? Żebrać? Nie, wstyd. Zupełnie on nie przywykły jest do takiej sytuacji. Odpada. I dalej zastanawia się, jakie jest opłacalne rozwiązanie. I odkrywa. Jest rozwiązanie. Odświeża sobie zasadę, która funkcjonuje, a to jest zasada odpłaty. I ta zasada jest dobra. Jeżeli ktoś dla kogoś zrobi coś dobrego, to zwykle wzbudza się w tym obdarowanym czy potraktowanym łaskawie człowieku, wzbudza się wdzięczność i on też, chociażby na zasadzie rewanżu, odwzajemnienia, też zaczyna bardzo często, najczęściej odwzajemniać czymś dobrym ze swojej strony. Przez zasadę odpłaty myślę, że wiele błogosławieństwa nas spotkało. I myślę, że jedną z takich reakcji jest to, co zrobił Pan Jezus. On przyszedł na ten świat, uniżył się. Z tego tytułu w taki czy inny sposób doszliśmy do święta w chrześcijańskim świecie, które nazywa się Narodzeniem Pana Jezusa. Oczywiście fakt, który miał miejsce. Ale większość ludzi, z którymi rozmawiam, kojarzy to święto jako najpiękniejsze, najradośniejsze święto w ich życiu. Myślę, że właśnie tu działa w jakimś stopniu ta zasada odpłaty. My otrzymaliśmy naprawdę niesamowity podarunek. Bóg zesłał swojego Syna. To jest ewenement. I ludzie, no oczywiście to już w naszej kulturze jest stopniowo coraz bardziej wypłukiwana ta prawda o tym, co się zdarzyło, ale ciągle jeszcze i przez wieki
Ludzie chcieli jakby podtrzymywać tą dobrą atmosferę. Kiedy przypominali sobie, jest Christmas, jest narodzenie Pana Jezusa, On przyszedł na świat, Syn Boży przyszedł z nieba tu do nas, do ludzi. Jaka dobroć, jaka miłość. I to się udzielało, myślę. Myślę, że między innymi jest zasada odpłaty, kiedy ludzie są dla siebie mili, kiedy między innymi wymyślono dodatkowe krzesło, co normalnie w ciągu roku się nie zdarza, aby jakiś zupełnie niezaproszony gość przyszedł, no i go posadzić za stół i traktować jak wszystkich innych. Ale nie, po prostu tu ta reakcja wdzięczności rzeczywiście funkcjonowała. Myślę, że innym przykładem może być święty Mikołaj. My dzisiaj mówimy o Mikołaju, o takim jakimś tam Mikołaju, ale podobno był, tak mówi tradycja, człowiek, który był prawdopodobnie Bożym dzieckiem, bo postępował bardzo po Bożemu. Dlatego mówię święty, nie ten nasz współczesny święty w czapce, ale ten święty historyczny, który, od którego się wszystko wzięło. Podobno był taki człowiek, który był nawet biskupem prawdopodobnie i który, widać, kochał Boga i rozdzielił nawet swoją posiadłość, jaką miał, jakiś majątek. Generalnie był człowiekiem bardzo hojnym i obdarowywał ludzi różnymi darami. Wygląda na to, że jest duże prawdopodobieństwo, że z tego wydarzenia gdzieś tam przez historię przeciągnęło nam się do dzisiejszego dnia. Oczywiście, tak mówię, ten Mikołaj już inaczej wygląda i ma trochę inny charakter. Wchodzi przez komin, no różne cuda tam się z nim dzieją. To już jest gimnastyka oczywiście ludzkiej wyobraźni. Natomiast sama idea zrobienia czegoś podobnego, też zrobienia takich podarunków. Wiecie co, ja myślę, że dzieci to bardzo fajnie odwzorowują. Kiedy jest jakaś zabawa albo jakaś historia, że ktoś przygotowuje dla kogoś coś, jakiś podarunek, to tworzy jakąś szczególną atmosferę. Dzieci to podejmują. Myślą, to jest fajna rzecz, to jest piękna zabawa. Róbmy podarunki. I dzieci podchwytują tą ideę. Tak czy owak, myślę, że zasada odpłaty funkcjonuje i jest błogosławieństwem dla nas, od tych przede wszystkim pochodzącą od Boga, ale też i od tych, którzy podejmują Boże myśli, dają i w wyniku miłości i poświęcenia powstaje reakcja zwrotna w większym czy mniejszym stopniu. Pan Jezus w swoim nauczaniu między innymi mówił, co byście chcieli, wymarzyli sobie i chcieli, jak ludzie by was mogli traktować najlepiej, to wyczyńcie im w taki sposób. I to podaje jako receptę na nasze życie. Wiecie, i oczywiście to znów, to nie spełni się w 100%, że jeżeli zrobię komuś dobrze, to on mi odda dobrym, ale w wielu przypadkach odreagowanie nastąpi. Z tym, że Pan Jezus nie mówi to po to, żeby nastąpiło to odreagowanie. On mówi po to, abyśmy my, podobnie jak Bóg, zainwestował siebie i miłość w stosunku do ludzi, abyśmy my, naśladując charakter Jego przez Jezusa Chrystusa, mieli podobne motywacje i podobne pragnienia. A więc mówi, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, czyńcie to. I na pewno to wnosi błogosławieństwo do życia. I na pewno społeczeństwa, które kształtowały się na zasadach chrześcijańskich, były o wiele szczęśliwsze, dopóki te zasady funkcjonują w ich społeczeństwie. Na pewno relacje, na pewno wiemy to, że w wielu krajach chrześcijańskich nie trzeba było zamykać domów, nie trzeba było zamykać samochodów, nie trzeba było wielkich garnizonów policji i jakiegoś całego reżimu, aby trzymać społeczeństwo pod kontrolą. Dlatego, że te Boże prawa jakby kształtowały reakcje i postępowanie ludzi. A więc ten zarządca wykalkulował, przypomniał sobie, ma dobre rozwiązanie i postanawia zredukować długi tym, którzy wobec tego pana byli dłużnikami. I myśli sobie, jeżeli oni otrzymają łaskę, jakieś dobre postępowanie względem nich,
jakieś wykreślenie właśnie części długu, no to oni będą wtedy otwarci. Ja będę miał miejsce w ich domach, no bo taka jest normalna reakcja. Myślę, że tu dwa warianty teraz mi się nasuwają odnośnie tego, w jaki sposób to przebiegło, bo my tu bardzo dokładnie szczegółów nie znamy i szczegóły, w ogóle w podobieństwach bardzo często wiele szczegółów nie jest istotnych. Jest jakaś historia dla zobrazowania i zwykle jest jedna główna prawda, którą ta historia, ta ilustracja ma przedstawić. I myślę, że podobnie tu, dlatego też wszystkich szczegółów nie mamy, ale pierwszy wariant, w jaki sposób on to zrobił, to kiedy wykreślił, kazał spisać, podpisać, powiedzmy, że dług jest mniejszy niż w rzeczywistości był, tak tu czytamy, było to, że odbyło się to kosztem tego pana. No, że po prostu mówi, miałeś 100, jesteś winien, okej, zapisz 50. I jest to możliwe. I chyba to jest takie dość powszechne rozumienie tej sytuacji, ale powiem wam, myślałem o drugim wariancie i być może, że ten drugi wariant też mógłby wchodzić w grę, a może nawet i bardziej. Zarządcy podobno w tamtych czasach byli opłacani z prowizji, czyli jakby z części tego, co zdołali uzyskać dla swoich panów. Być może, że ten człowiek teraz mówi, zapisz tak, no ale z tą różnicą coś trzeba było zrobić. Nie? No, należało się 100, teraz jest zapisane 50. Myślę sobie, że on mógł to zasponsorować. Być może, że wziął ten koszt na siebie, no dość sporo zarobił prawdopodobnie, to był bogaty pan, on miał część udziałów jakby w jego zyskach i być może, że on poniósł ten koszt. Jeżeli tak, to po prostu on poniósł koszt i wysiłek. To on wypłacił w tym momencie teraz z własnej kieszeni. Generalnie on myślał sobie, przysłuży się teraz, a odpłata będzie w przyszłości. Krótki ból, konsekwencja pozytywna przez długi okres czasu, przez resztę mego życia prawdopodobnie. Myśli o korzyści na dłuższą metę. Strata krótka, zyski długie. Odpłata w przyszłości. Myślę, że sprytnie pomyślane. Tak też ocenił to ten bogaty właściciel. Nie widać tu, żeby on miał pretensje. Myślę, że też po tym wydarzeniu, kiedy on został wykryty, no chyba na jego ręce się już patrzyło dość uważnie, co tam się dzieje. Nie widać też tego, aby on miał zostać znów zganiony czy przyłapany. Ale tak jak mówię, to po prostu możemy zostawić jako rzecz drugorzędną, czy tam nawet trzeciorzędną, bo może ma to taką wartość, że po prostu łatwiej nam się w naszym sercu czy w głowie może ułożyć któryś z tych wariantów. Natomiast na pewno był to bardzo sprytny pomysł. I czytamy w wierszu 8, że ten pan, pochwalając tego zarządcę, pochwalił tego zarządcę, a dalej już czytamy coś, co nie wygląda na komentarz tego pana, raczej na komentarz Pana Jezusa. Bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synu światłości. No, ten pan nie miał raczej rozeznania pomiędzy synami świata a synami światłości. Dla niego raczej wszyscy byli jedno, może synowie światłości to był dla niego jakiś margines, jeżeli ich znał, raczej mu nieznany bliżej. Jak postępują synowie świata? Pismo Święte mówi o tym, że to, co pochodzi od świata, to jest pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha życia.
I tu Pan Jezus mówi właśnie o pewnym rodzaju, innym rodzaju. Mówi generalnie o dwóch rodzajach, natomiast to jest rodzaj synów tego świata. Oni tym się kierują, oni żyją kierowani swoimi pożądliwościami, tym, co zobaczą, tym, co zapragną, aby się wykazać, aby się pokazać, aby być kimś przed tym światem. Ten rodzaj żyje generalnie dla swojego zysku materialnego, dlatego że ten rodzaj świata, czy ten rodzaj ludzki, ludzie tego świata nie widzą spraw duchowych. Nie widzą nic lepszego i nic większego. Więc obracają się tylko w świecie materii, tym dotykalnym, tym doczesnym i tym związanym z pożądliwością. I to są rzeczy materialne i to są między innymi pieniądze. I mając to na uwadze, oni kombinują, ale często działają celowo. No, niestety nieraz bez skrupułów. Ale mają wyraźny cel i bardzo mocno często są zdeterminowani. I teraz zauważamy, że Pan Jezus tu mówi o pewnego rodzaju paradoksie, że synowie światłości, którzy mają rzeczy o wiele lepsze, o wiele większe, są w tej kategorii jakby tego sprytu, tej mądrości, tego dążenia do celu, że oni są niestety mniej sprytni i mniej zapobiegliwi. Chociaż oni nie zabiegają przecież o rzeczy doczesne i materialne, przynajmniej z założenia, jakie Pan Bóg nam dał, ale o wiele cenniejsze, o rzeczy wieczne, a jednak wyprzedzają ich synowie tego świata w swojej motywacji, w swoim takim uporczywym dążeniu do osiągnięcia celu. W Ewangelii Mateusza, 16 rozdziale, czytamy tą znaną wypowiedź Pana Jezusa, kiedy uczniowie też idą do tego świata i mówi: bądźcie sprytni jak węże, a niewinni jak gołębice. Czyli oczywiście ten element niewinności jest bardzo ważny, jest podstawowy, ale Pan Jezus nie zaniechał też, aby im powiedzieć: bądźcie sprytni, idziecie do świata. Świat ma swoje twarde kryteria, zasady postępowania, świat jest bezwzględny często. Bądźcie uważni, bądźcie mądrzy. W 9 wierszu dalej czytamy, jak Pan Jezus tą całą sytuację opisuje, czy jak na nią reaguje dalej. I myślę, że Pan Jezus wyciąga tu z całej tej historii jeden aspekt. Właśnie to ma do siebie często podobieństwo. Nie omawia wszystkich płaszczyzn i wszystkich aspektów, ale jeden zasadniczy, dla którego to podobieństwo ma służyć. No, podobnie jak jest powiedziane, jak Pan Jezus mówił, kiedy dano mu monetę i spytano się, czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie. Pan Jezus nie rozwodził się nad tym, czy cesarz jest prawy, czy nie. On powiedział o Herodzie, ten cwany lis, i to było bardzo negatywne określenie. Jezus wiedział, jaki jest świat. Natomiast w przypadku tym, kiedy wypowiadał się na temat tego, czy płacić podatek, mówi: oddajcie cesarzowi to, co jest cesarskiego, albo to, co się jemu należy. A więc w tym przypadku, w tym całym kontekście tej sytuacji, najważniejszy był aspekt tego, aby nie zwrócić uwagę tych zresztą podstępnych bardzo ludzi na to, że władze są często przewrotne, że są niesprawiedliwe, że są okupantami i wiele innych negatywnych rzeczy, o których mógł powiedzieć, ale mówi o powinności i o tym aspekcie należności wobec cesarza. Dlaczego? W tym przypadku myślę, że dla porządku. No, bo jeżeli zaczniemy się buntować, mówić: no ale po co podatki? No zaraz, okradają nas. No więc możemy sobie wyobrazić, jakie następne są reakcje i do jakiego chaosu to może doprowadzić. I myślę, że finalnie chociażby do takiego, który występował w Izraelu niekiedy, kiedy nie było sędziów,
kiedy nie było liderów, przywódców w narodzie i to był czas najgorszy ze wszystkich. Gorszy od tych, kiedy byli źli królowie. Dlatego jest powiedziane, że każdy robił to, co mu się podobało, więc następowało bezprawie i dla zachowania prawa, nawet niekiedy niesprawiedliwego, do pewnych granic możliwych, Pan Jezus uczy nas, aby zachować porządek, aby się podporządkować. Między innymi też służy do budowania właściwej relacji. I tu użyłbym jako przykładu Józefa, który bardzo wiernie służył na dworze Potyfara. Mimo tego, że no był jako niewolnik tam sprzedany i myślę, że raczej nie był traktowany bardzo sprawiedliwie, no jak to niewolnicy, raczej sprawiedliwego udziału w wypracowanym zysku nie dostawał. Natomiast Józef przez bardzo wierną i pokorną służbę, myślę, że można powiedzieć, wychodzi naprzeciw ich ograniczonym myśleniom. Potyfara, jego żony. Świat patrzy w określony sposób. Świat na przykład patrzy przez mamonę. Józef był wierny w zarządzaniu tą mamoną i dlatego zyskiwał sobie zaufanie. I wtedy otrzymywał coraz więcej odpowiedzialności i autorytetu na dworze Potyfara. Oczywiście nie ma gwarancji w tym, że świat zawsze zachowa się fair i zastosuje zasadę odwdzięczenia się. My wiemy o tym, że kiedy przyszła sytuacja trudna, kontrowersyjna, kiedy szatan w szczególny sposób podpuścił żonę Potyfara, to zaufanie do Józefa legło w gruzach. Ale Józef był ciągle wierny. I Józef budował, zresztą później ta wierność została jeszcze przez Boga wynagrodzona, jak wiemy o tym, na dworze samego Faraona. A więc Józef się nie poddał w tym. Więc Pan Jezus wyciąga ten jeden aspekt i mówi tak. I ja wam powiadam. Czyli nawiązuje do tej całej historii, oczywiście on nam opowiada tą historię w sposób celowy, wprowadza do tego, co chce przekazać, robi to nawiązanie i mówi, ja też wam tak mówię. Posłuchajcie, oni, synowie tego świata, dążą do tego, aby mieć jak największą korzyść. Są w tym pilni. Nawet niekiedy poświęcają wiele. Niektórzy ludzie pracują naprawdę ciężko i kształcą się, szkolą i tak dalej. No, robią wiele wysiłku, pracują w pocie czoła, zwłaszcza jak się zaczyna na przykład biznes, to te starty są często bardzo trudne i tam naprawdę jest wiele poświęcenia potrzebnego. Jezus zachęca i mówi, i ja wam powiadam, zyskujcie, dbajcie o zysk. Dbajcie o to, abyście mieli jak najwięcej. Zyskujcie to, co bardziej wartościowe. Oczywiście on nie zachęca w tym momencie do tego, aby zyskiwać na pewno nie w podobny sposób i nie tych samych wartości, bo to są wartości niskiego lotu, ale aby zyskiwać kosztem mniej wartościowych rzeczy, rzeczy o wiele cenniejsze. I to wszystko odbywa się na bazie właśnie tej mamony, o której jest ta historia. Wiecie, niektórzy ludzie na starość, tak się mówi, na starość odkrywają zasadę, tą zasadę i zaczynają dawać znacznie więcej niż w ciągu wcześniejszego swojego życia. Niektórzy przesadzają i na przykład no, lubią dawać przeważnie swoim bliskim, wnukom. Niektórzy idą aż za daleko, można powiedzieć, są znów tacy gorliwi, że rozpieszczają wnuki. Nawet jest takie powiedzenie, nie? Że rodzice są po to, żeby wychowywać dzieci, a dziadkowie są po to, żeby ich rozpieszczać. Nie? A więc no, to są znów brak balansu bez Bożej mądrości. Natomiast dawanie opłaca się. Te wnuki są takie miłe, nie? A babcia przyjechała, dziadek przyjechał, pewnie coś przyniósł. Jeżeli to jest we właściwych granicach, to oczywiście jest to błogosławieństwem. Pan Jezus nawet zachęca, aby
aby w tak zaawansowany sposób pozyskiwać te rzeczy wartościowe, że w pewnym miejscu wypowiada się: sprzedawajcie swoje majątności i dawajcie jałmużnę. Zróbcie transformację tych rzeczy mniej wartościowych na te rzeczy wieczne. To jest Ewangelia Łukasza 12:33. To sama mamona, co omamia, dlatego że wskazuje na wartości, które nie są prawdziwymi wartościami. Są pewnego rodzaju niepełne, a często zwodnicze. Ta sama mamona może być używana do właściwych celów. Czytamy też w wypowiedzi Pana Jezusa w tym 9 rozdziale, że ta mamona jest niesprawiedliwa. Dlatego, że pieniądze jako takie są środkiem do wyrządzania niesprawiedliwości. Jakub pisze w swoim liście: zapłata, której nie udzieliliście żniwiarzom, woła o pomstę. Wyście ją wstrzymali, nie wypłaciliście to, co się należało i teraz ona woła o pomstę. I bardzo często wiemy o tym, że w kwestiach pieniądza dzieje się bardzo wiele niesprawiedliwości, oszustw, nadużyć, defraudacji, no wiele, wiele wariantów niewłaściwego używania. I ta mamona, dlatego że jest tak bardzo pożądana przez ten rodzaj, przez świat, tak wiele tu na tak, tak wiele zła się wokół niej dzieje. Pan Jezus w tej wypowiedzi mówi też: czyńcie to, aby zyskujcie sobie przez tą mamonę przyjaciół. Czyli ona może być użyta, tak w świecie jest do spełnienia swoich egoistycznych pragnień używana, tak wy używajcie ją po to, aby zyskiwać przychylność ludzi. A po co tą przychylność? Po to, żeby nas chwalili? Wiemy, nie o to chodzi. Po to, aby ludzie byli bardziej skłonni do tego, aby dać posłuch tej prawdzie, którą tak bardzo potrzebują, prawdzie o Bożej łasce i o Bożej miłości. A więc zyskujcie sobie przyjaciół przez tą mamonę. Po to, aby gdy się skończy, bo wiadomo, że ona nie będzie trwała wiecznie, że ona jest tu tylko na krótką metę. I niektórzy spryciarze mówią o tym, że wiedzą o tym, że ta mamona się skończy i mówią: jak wierzysz w wieczność, to pożycz mi jakąś tam dużą kasę, a ja ci oddam wieczności, nie? No, tak łatwo na takie układy chcieliby pójść, bo wiedzą o tym, że tej mamony już tam nie będzie. Ona, tak czy owak, niezależnie od tego, ile by jej mieć, ona skończy mieć jakiekolwiek znaczenie. I Pan Jezus mówi: jeżeli będziecie używać w taki właściwy sposób tej mamony, to ona, to co pozyskacie, tą przychylność, tą otwartość ludzi, i niektórzy skorzystają z tego, aby posłuchać o Bogu, aby przyjąć błogosławieństwo, aby się zreflektować. Z tego powodu będziecie przyjęci do wiecznych przybytków. Czyli będzie miał, tak jak kombinował właśnie ten zarządca, że będzie przyjęty. Ta kalkulacja była zupełnie logiczna i zupełnie właściwa. Nie mówię o motywacji, ja mówię o efekcie. Pismo Święte mówi: wejdź do radości Pana swego. My wiemy o tym solidnym zarządcy. Szeroko otwarte drzwi do królestwa. Abyście mieli szeroko otwarte drzwi. Gdy chrześcijanie przelewali krew ze względu na ufność, na wiarę do Jezusa, było to bardzo mocnym świadectwem, jak cenny On jest, jak cenny jest Jezus. Kiedy płacili tą wysoką cenę, to dawało do myślenia. Gdy Boży ludzie, gdy synowie światłości poświęcają mamonę, aby usłużyć nią innym,
To jest dla nich błogosławieństwem. To jest to, co czynił Pan Jezus, który przybliżał niebo ludziom. A myślę, że jest ważnym elementem, aby to usługiwanie tą mamoną połączyć ze świadectwem o Jezusie. W innym przypadku ludzie mogą nas traktować jako dobrych ludzi. Tacy dobrzy, którzy dają, którzy są tacy gościnni. Chyba nie o to nam chodzi. Myślę, że Bogu też nie, bo po pierwsze, że nie jesteśmy dobrzy, a po drugie, nie taki jest główny cel. Ale kiedy dajemy świadectwo o Jezusie, albo kiedy jako wierzący ludzie też usługujemy jedni drugim i kiedy służy to na zwrócenie uwagi na Jezusa, to jest to naprawdę błogosławieństwem. Takie dwa przykłady mam bardzo mocne Bożych ludzi, którzy dzielą się tą mamoną, czy usługują tą mamoną. Jedna siostra jest z zborze właśnie w Mikołowie i praktycznie jak to jest ich i jej męża takie usługiwanie. Jeżeli znaleziecie się tam jako goście, to jest duża szansa na to, że tam zaraz po nabożeństwie zaproszą was do siebie. Znam takiego pastora, takiego człowieka, który... Byłem zresztą sam, dostałem się kiedyś, pojechałem tam do tego zboru w odwiedziny i zostałem zaproszony. I okazało się, że kiedy byłem w tym domu, to nie byłem tam sam, bo było tam, nie wiem ile, z 5, 6 może jeszcze innych ludzi. Niektórzy niewierzący i po prostu tam był poczęstunek, tam była gościnność, tam było okazane serce, ale tam było bardzo wiele z Bożego Słowa. To była uczta przede wszystkim duchowa. Kiedy dwaj uczniowie szli za Jezusem, chcąc się dowiedzieć, kim On tak naprawdę jest i pytają Go, gdzie mieszkasz? Pan Jezus mówi, chodźcie, to zobaczycie. I co? Usłużył im swoim mieszkaniem. Zaprosił ich do siebie, zjedli wieczerze, spędzili tamtą noc, na ile pamiętam noc, spędzili u niego. To jest właściwe usługiwanie tą mamoną. I Jezus zwraca uwagę i podkreśla, to się opłaca. On do tego zachęca. Jest wiele możliwości, w jaki sposób możemy mamoną usługiwać pieniądze naszymi środkami. I myślę, że wiele pomysłów sami macie, jak to jest możliwe. Wykorzystajmy je, bo Jezus nas do tego zachęca. W 10 wierszu dalej czytamy, jest tu pewnego rodzaju jakby lekcja o tym, żeby być posłusznym i wiernym w małym. Inne sytuacje z Pisma też nam to przedstawiają. Jedna owca wobec 99, tylko jedna, ale ten właściwa postawa pasterza jest, aby znaleźć i uratować. Jeden mały, niewiele znaczący grosz wdowy wrzucony do skarbony. Jak mocno Pan Jezus zwrócił na to uwagę. Wierność w małym. Okruchy, kiedy nastąpiło rozmnożenie chleba. Pan Jezus powiedział, żeby zebrali te okruchy. Mimo tego, że przecież On był w stanie jeszcze mnóstwo chleba naprodukować. Ale jednak wierność w małym. I negatywny przykład tego, jak można być niewiernym w małym, jest na przykład Judasz, który regularnie sprzeniewierzał pieniądze. Może nie były to duże kwoty, przypuszczam, że tam uczniowie nie dysponowali bardzo wielkimi kwotami, ale czytamy o tym, że on podkradał. I kiedy był niewierny w tych małych rzeczach, w tych drobnych, przyszedł moment, kiedy ta jego postawa została wystawiona na jeszcze większą pokusę i niestety był gotów sprzedać swego Pana, czego bardzo, bardzo gorzko żałował. Wierność w małym. W 11 wierszu czytamy, że Pan Jezus obiecuje prawdziwe wartości. Mówi, ta mamona, za którą się ludzie zabijają, tak kombinują, to jest nic. Bo jeśli w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? Pan Jezus mówi o prawdziwych wartościach, które są od Niego. Jezus, Pan Jezus i Duch Święty
uczą skali wartości. Pokazują, co jest mało wartościowe i co jest naprawdę wartościowe. I to jest zupełne odwrócenie wartości, którą reprezentuje ten świat. Absolutne odwrócenie. Zresztą tak Pan Jezus mówi, świat nie rozumie, żyje innym życiem. Kto jest wierny w błahej, małej wartości, którą mamy do dyspozycji, to staje się dojrzały do tego, aby wypróbowany, aby mu powierzyć prawdziwe wartości. I w taki sposób Pan Bóg przekazuje swoje królestwo. W 12 wierszu czytamy o tym, że szafujemy teraz rzeczami, które do nas nie należą. Jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną? No bo przecież na przykład mamonę może dzisiaj mieć, a jutro już jej nie mieć. A chociażby tylko śmierć sprawi, że w jednym momencie, ilekolwiek byś mógł nagromadzić, nie będzie już twoje. To, co jest nagromadzone w niebie, będzie na zawsze. Ma trwałą wartość. Pan Jezus zachęca nas do tego, aby być wiernym w tych najmniejszych sprawach i w tej właśnie mamonie przede wszystkim, bo o niej jest mowa. I wtedy On powierzy nam dysponowanie i szafowanie obszarami Królestwa Bożego. W przypowieści o talentach czytamy o tym, że ci, którzy wiernie obracali tymi Bożymi, używali tych Bożych talentów, otrzymali miasta, można by powiedzieć, oczywiście to jest pewna symbolika, ale ja bym powiedział pewne obszary w Królestwie Bożym. No tak, no bo jeżeli im bardziej jesteś wierny, tym bardziej odpowiedzialne, większe rzeczy można dać. To jest normalna zasada, której Pan Bóg nas uczy. I ta zasada, widać, że w Królestwie Bożym będzie też funkcjonować. Rodzina Zabedeusza to byli ludzie interesu. Oni czuli, gdzie można zrobić interes. Oni mieli własną działalność, oni mieli pracowników najemnych, którzy pracowali z nimi i dla nich. Więc oni zabiegali pewnie w jakimś stopniu o to, czy umieli rozpoznać prawdziwą wartość. Natomiast w przypadku, o którym czytamy, oni zabiegali o większe wartości. Pamiętamy, mama synu Zebedeusza, jej prośba, oni pewnie byli przy jej boku i oczywiście zgadzali się z tą prośbą. Pan Jezus nie zganił tej chęci, ani wartości, której oni pragnęli. Czytamy w piśmie, że on im mówi swoim uczniom, wy będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela. O, będziecie wysoko postawieni. Wasza odpowiedzialność, wasze przywileje będą naprawdę wysokie. W Ewangelii Mateusza 19 czytamy, że jeżeli ktoś zostawi, poświęci różne rzeczy tu w tym życiu doczesnym, to 100 razy więcej otrzyma. To jest dobry biznes. Tylko Pan Jezus zwraca uwagę na to, że to nie nastąpi z przydziału. To nie nastąpi tak, w taki komunistyczny sposób, bezduszny, ale nastąpi odpowiednio do udziału w kielichu Jego. W tym gorzkim kielichu, który trzeba wypić. I w innym miejscu też mówi, wytrwaliście w moich doświadczeniach. Piliście z tego kielicha. Macie udział w tych prawdziwych wartościach. W 13 wierszu widzimy, że przywiązanie do mamony jest wrogie Bogu. Mamon to był bożek aramejski i stąd bierze się to słowo mamona. Bożek aramejski to był bożek pieniądza. Pan Jezus mówi albo umiłowanie mamony, albo umiłowanie do Boga. Nie da się połączyć tych dwóch. Jeśli czujemy zależność od mamony, jeżeli czujemy spoleganie na pieniądzu, na wartościach, a nie na Bogu, to może być przeszkoda w Bożym błogosławieństwie i w Bożym udziale w naszym życiu. Ważne pytanie, jak szafujemy mamoną? Czym dla nas jest? Jaki użytek z niej robimy?
czy jest narzędziem dla zdobywania Bożych wartości, prawdziwych wartości, czy jest elementem, od którego jesteśmy zależni. Gdzie jest nasze serce? Pismo mówi, jeśli widzimy brata, Jan to pisze, w potrzebie, a zamykamy przed nim swoje serce. Jeżeli ta mamona jest dla nas silniejsza niż miłość do naszego brata, nie ma w nas miłości Boga. Używanie tej mamony w Boży sposób może wyrażać się w prostych rzeczach, od najmniejszych do największych. W zaproszeniu do siebie, do domu, na kawę, na obiad, w daniu świadectwa komuś, w użyczeniu czy w usłużeniu swoim samochodem, w zaproszeniu do swojego ogrodu. Oczywiście tysiące jest jakby możliwości. To będzie realizowało się samorzutnie wtedy, kiedy nasze serca są z Bogiem do właściwego używania tej mamony. Kiedy będziemy wiedzieli, jak wielką wartość stanowią ta Boża nagroda i te Boże rzeczy, którym możemy dysponować, używając tej niesprawiedliwej mamony. W pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdziale, czytamy: bogaczom tego świata nakazuj, aby nie pokładali ufności w niepewnym bogactwie. Ta mamona jest strasznie niepewna i właściwie można powiedzieć, ona jest pewnie zawodna, ale w Bogu, który ku używaniu wszystkiego obficie udziela. W liście do Galacjan w 6 rozdziale czytamy: przeto póki czas mamy, dobrze czynimy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary, braciom i siostrom. Szafowanie wszelkim potencjałem, jaki otrzymaliśmy od Boga, jest naszym przywilejem i odpowiedzialnością. To nie jest nasze. To nie dla naszego pomysłu, który jest bardzo złudny i bardzo niepewny. Jak całe nasze życie, jak wszystko, co otrzymaliśmy od Boga, z Jego łaski, mamona jest elementem i wszelki inny potencjał, jaki otrzymaliśmy, jest elementem do tego, aby oddać Jemu chwałę, aby przynieść korzyść dla Królestwa Bożego, aby ci, którzy żyją, nie żyli już dla siebie samych, ale dla tego, który oddał za nich życie. Takiej przemiany Pan Bóg chce dokonywać w naszych sercach, w naszych myślach, w naszym funkcjonowaniu. Chce przemienić nasze myślenia, abyśmy naprawdę byli inni niż synowie tego świata. Bo synowie tego świata żyją w uzależnieniu od mamony. I wiele rzeczy uzależnia od tego, żeby mieć, co mają, na ile mają. I od tego zależne jest ich powodzenie. Ale Pan Bóg chce, abyśmy byli całkowicie zależni od Boga. Jeżeli otrzymaliśmy tą mamonę w takim stopniu, jaką mamy ją do dyspozycji, abyśmy mogli służyć i właściwy posiew zrobić. Niech Pan Bóg nam w tym pomoże, abyśmy mogli też głębiej myśleć i o tym, bo to jest niebezpieczeństwo, które ciągle nas czyha na nas i grozi każdemu z nas. Ja w żadnym wypadku nie mogę powiedzieć, że jestem od tego wolny i przemawiam jako ten, który w 100% właściwie funkcjonuje. Mówię jako ten, który się uczy. Ale widzę, jak cenna jest ta Boża lekcja i jak właściwą, dobrą i błogosławioną rzeczą jest nauczyć się tych lekcji i być Bożego rodzaju, być podobnym do Jezusa i wejść do Królestwa naszego Pana szeroko otwartego, być zwycięzcami w Nim. Niech to jest naszą modlitwą, niech to jest naszym pragnieniem. Myślmy w sposób praktyczny. Dzisiejszego wieczoru pomyślmy nad tym, jak to wygląda w moim życiu. Czy jest coś do zmiany? Co będzie, kiedy odejdę jutro z tego świata? Co mi zostanie? W co siałem?
czy używałem tego potencjału, który mam od Boga, czy dla Jego chwały, czy żyłem tym, czy myślałem, czy to było moje pragnienie, czy zastanawiałem się nad tym, a co można by było zrobić, a jak to najlepiej użyć. Panie, daj mi mądrości. Nie chcę to zatrzymywać dla siebie. Nie chcę być zależny od tego. Nie chcę być zestresowany, na ile mam, a na ile nie mam. Ale chcę żyć w Twojej wolności i w Twojej obfitości, w zależności od Ciebie. Potrzebujemy tego, a wtedy też nasza miłość będzie wzrastać, nasza społeczność, nasze usługiwanie wzajemne, nasze poświęcenie wzajemne, nasza gotowość do udzielania innym, którzy jeszcze do Niego nie należą. I Boże Królestwo będzie odblokowywane dla Jego chwały. Tego pragniemy. Amen.